No i jadę do wsi, czy na wieś, nie wiem jak się mówi. Słuchajcie, po zakupy jakieś bułki, jakiś sok, bo tego nie kupiliśmy wczoraj. I kilka rzeczy potrzebujemy jeszcze i uwielbiam takie wiejskie sklepy, w których jest wszystko. Pamiętam jako dzieci, jak jeździliśmy właśnie do rodziny na wieś, to zawsze lubiliśmy chodzić do tego wielobranżowego sklepu. Także słuchajcie, ruszam. My jesteśmy trochę na odludziu, więc nie mamy tutaj, wiecie, gdzie kupić. Trzeba podjechać kilka kilometrów do sklepu właśnie. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Położyłem się trochę, podziwiam jak zraszacze mi podlewają nową trawę. I to już tak fajnie wygląda. Zielono się zrobiło. Po zakupach powiem wam, że co mnie zawsze rozwala w takich miejscach i naprawdę mnie cieszy, że ludzie ze sobą rozmawiają. U nas tak nie ma, żeby wiecie, tak zagadywać, każdy każdego zna, a co tam urządki, a coś tam, a ja sobie co kupiłem auto i coś tam gadają, pokazują. Takie wiecie, życie się tu toczy. Cicho. W mieście tego nie ma, w mieście absolutnie tego nie ma. Szybko wszyscy się spieszą, nikt nie ma czasu na takie small talki, a tutaj życie tętni, tutaj właśnie życie tętni w sklepie. Właśnie Darek do mnie dzwoni, że już zjedli jagodzianki, a ja takie bułki kupiłam, takie pyszne bułki, słuchajcie, takie miękkie, takie okrąglutkie, tylko na wsi można takie dostać. U nas takich nie ma, superowych. I słuchajcie, świeżuteńki, koper, pachnie obłędnie. Jeszcze nie wiem, co z nim będę jadła, chociaż pewnie bób, zobaczymy. Dobra, uciekam do moich, bo już czekają na sok. No i się jemy. Przyjęłam obowiązki, Darek będzie grabił. Trochę wiatr mi znosi, ale chcę drugą warstwę posiać, bo będzie fajnie padało. Ja się właśnie udaję na pedi, zmienić ten zielony, który mi tak nie podszedł. Po prostu wyjątkowo żałuję, że na ten kolor się zdecydowałam. Niestety moja pani nie ma czasu, nie ma jak. Dlatego idę do nowej pani, mam nadzieję, że będzie fajnie. Darek jest na działce, działają. Cicho. Trawa wyrosła, mam 15 minut, żeby dotrzeć na miejsce, więc ruszam. Młoda odstawiona i dzisiaj naprawdę wcześnie wstałyśmy. Wpadłam na drożdżówę z serem, nie zdążyłam nic zjeść. To moje nieulubione bazy. Ale piękny sklep. Wszystko świeże. Kupiłam sobie sałatkę i zupę. I są różowe. Było bardzo spoko. Pani miła, ładnie wykonany zabieg, lecę do Hebe. Minus jest taki, że się ślizgam teraz, bo mam tak posmarowane, że ślizgam się we własnych butach. Dzień dobry, 7 rano, a do mnie przyjechała ziemia. Mamy kilka desek położonych. Całkiem spoko nam idzie, ale jest bardzo, bardzo gorąco, więc jak widać, tam jest słońce i mam zamiar się przenieść w tą część, gdzie jest dużo, dużo cienia. Mam wiewiórkę swoją na działce, ale ona jeszcze jest taka skromna, nie chce się pokazywać. Może będzie więcej vlogów. Brakowało mi tu półek pod zlewem, więc postanowiłem zamówić w budowlanym na wymiar mnóstwo półek. Kosztowało chyba z 300 zł. Teraz tutaj jeszcze zamontuję taką jedną nad zaworkami, tutaj żebym miał oczywiście dostęp. Ta jest tylko wsunięta. I ta przejdzie gdzieś tutaj, o! Będzie fajnie to wyglądało. Później zamontuję te drzwiczki frontowe. I dwie półeczki zamontowane. Dostęp do kraników tutaj jest. I fajnie to wygląda. To na obiad. Kasia sprząta w tle. Grzyby, makaron i zielsko fit, rukola. Wczoraj skręciłem tą szafę do internetu. Tu jest chłodzenie, listwa ładowania. Właśnie to zmieniam, bo przespałem się z tym i zmieniam delikatnie układ, który chciałem zrobić na początku. I zaraz wam pokażę, jak wszystko skręcę. Dobrze, moi drodzy, wszyscy się martwiliście o moje kamery, że to jest niby zabezpieczone, że za dużo wam pokazuję. Słuchajcie, wam pokazuję to, co mogę. Nie martwcie się. Tu tak, żeby ktoś coś rozwalił, musi najpierw dostać się do środka mieszkania, więc życzę powodzenia. Jak już wspominałem, internet z zewnątrz,
beznadziejne, ale jakiś mam, radiowy. Tutaj mamy Dream Machine z Ubiquiti Unify. Taki system, który daje, zwiększa prędkość internetu, taki speed booster. Nie zwiększa, tylko mocniejszy sygnał daje. I on też po kablu jest puszczony kabel na działkę. I tam mam taki zewnętrzny nadajnik Wi-Fi, mam Wi-Fi na całej działce. Tu mamy nasz wentylator, jak zamontowałem u góry, bo to też się grzeje tutaj wszystko. I tu mamy szafę. Listwa, tutaj na wszystkie włączniki. Tam u góry jeszcze jest przekaźnik HDMI, żebym mógł oglądać później na telewizorze, jak będę miał kamery. Na razie nie planuję, ale zainstalowałem sobie i podłączyłem już. Tam jest druga końcówka do telewizora, wentylacja. Tutaj kamery, tu mamy wentylację z termostatem. Tu termostat gdzieś był, on tam jest wsadzony. 32 stopnie pokazuje tyle, ile tam jest grzania, ale wiadomo, że możecie położyć sobie w innym miejscu, będzie chłodniej, ale ja tam specjalnie położyłem, żeby się włączało specjalnie, jak jest ciepło. No i tu mamy ten termostat, czujnik z wentylatorami, tu mamy dysk, on tak troszkę wystaje, bo on jest większy. I co jeszcze? No i ta listwa do prądu, przekręcałem do szafki oczywiście, zamykamy na kluczyk, ładnie to wygląda. W ogóle perfekcyjnie zamkamy szafę, jak będzie ktoś brał odkurzacz, to nic mi nie popsuje i nie dotknie. No i się cieszę, że to zrobiłem. Zwlekałem z tym trochę, bo przyszła mi zła szafa, za duża, za głęboka i zamówiłem kolejną białą, jest bardzo ładna. Biała ładniejsza nawet od czarnej i dopasuje tutaj do wszystkiego. I ma szybę z przodu. Dobrze, więc to jest moja robota na 10 rano. Robiłem to parę godzin, ale jestem zadowolony, bo o 7 wstałem specjalnie, żeby to dzisiaj skończyć, bo wpadają chłopaki i chciałem, żeby dom już był ogarnięty i żeby nikt tutaj przez przypadek niczego się nie dotknął, nie rozwalił. Zapomniałem wam powiedzieć, co dzisiaj jem. Burrata, pomidorki i wspaniały ocet balsamiczny. Jak nie zapomnę, to wam później pokażę, który. I wyrywam chwasty. Nie jest to fajna sprawa, ale widać, tu już połowa jest ogarnięte. Dzisiaj dwie sąsiadki przyszły i ganiają się. Na samą górę wlazła, no, z Kubana. Przyznam, że nie jest to za fajna pogoda na grilla. Chyba będzie zaraz lało. Mam nadzieję, że przejdzie bokiem. Piękna pogoda, słuchajcie, idealna do grillowania. Mamy dzisiaj Damian. Dzień dobry. Dobry. I jest Wojtas. Wojan Team, jaką masz stylówę idealną, się dobrał do elewacji domku. Nie ma złej pogody, nie? Nie ma. Idealna na grilla właśnie. Co to się dzieje? Grill zrobiony w deszczu. Przyjemnie wam, chłopaki? Sucho? Sucho, super. No i chłopaki, warto było grillować w deszczu. Super jedzenie mamy. Wojtek najbardziej głodny jest. Tak, tak. Więc już czeka, dajcie spokój i jemy, nie nagrywacie. Podziwia widoki. Jak tam, Damian, podoba ci się? Bardzo. Może być? Może być, a tu może być? Może być. Słuchajcie, wykąpani w rzece, gniazdka serów. Nie w rzece, tylko w Adriatyku. Największe zło, czyli czekoladowa przyjemność. I arbuzik bez pestek. W ogóle taką fajne jest. Się śmiałam, że mam małą warstwę zielonego. A jesteście w ogóle zmęczeni, czy nie? Po tej wodzie? Ja nie, ja taki wyczuwany. Nie? Ja trochę tak. Kurwa, tam byliście 5 minut. 5 minut? Tak się wydaje. Ale woda wyciąga. Dobra, moi drodzy. Damian hałasuje, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym vlogu.